Jesteśmy zgraną grupą chłopaków i to jest najważniejsze, że cały czas jesteśmy razem i raczej nic z tego nie zmieni. Dzień dobry Państwu, jesteśmy w Aquaparku Kutnowskim, w Bowling Centerze, na Kręglach. Naszym gościem dzisiaj jest Wojtek Glabas, koszykarz Polpharmaxu Kutno. Dzień dobry Wojtku. Dobry. Tak byśmy zaczęli powolutku i tak niestresująco, to pochodzisz z Olsztyna, tak? Zgadza się. Z tego, co wyczytałem na Wikipedii, tak? Na Wikipedii, tak. Ktoś popełnił. Popełnił to, że artykuł, pochodzisz z Olsztyna. Powiedz coś nam o sobie. Jak zaczynałeś swoją karierę? Kto cię skłonił do uprawiania koszykówki? Na pierwszy trening zabrała mnie mama. To była gdzieś czwarta klasa podstawówki, więc już naście lat temu. No i wiadomo, takie dziecięce zabawy z piłką i z czasem przeobraziło się w to coś poważniejszego. I w gimnazjum zadebiutowałem w trzeciej lidze, potem wyjechałem do Wrocławka, tam podpisałem kontrakt z Anwilem i spędziłem tam kilka lat i we Wrocławku, i na wypożyczeniach. Niestety ta przygoda się nie udała, ale tak to nieco wyglądało od strony koszykarskiej. Ale tak, większość na razie mojego życia spędziłem w Olsztynie i tam też chyba planuję spędzić resztę mojego życia. Na stałe mieszkasz w Olsztynie, tak? Tak. Już nawet kupiłem mieszkanie, więc raczej z tamtą częścią Polski wiążę swoją przyszłość, bo jestem zakochany w Warmii i Mazurach i tym, że jest tam spokojnie, czysto, fajne rejony i to chyba dlatego. To jest jedna z najładniejszych okolic, czy regionów w Polsce. Najładniejsze. Tak, najładniejsze. Chociaż jeszcze bym powiedział, że Bieszczady są też przyjemne i przyzwoite. Masz prawo tak sądzić, jeżeli nie byłeś na Warmii i Mazurach. Ależ oczywiście, że byłem. Olsztyn, no to... mój kolega studiował w Olsztynie, także troszkę czasu tam spędziłem. No. Nie, Polska jest fajnym krajem, więc na pewno nie ma co tutaj prowadzić jakichś rankingów, ale na pewno Warmia i Mazury mają swój urok i uwielbiam spędzać tam czas, większość wakacji tam spędzam nad jeziorami, w lasach, na spływach kajakowych, więc uwielbiam te rejony i to chyba dlatego. Ja. Grałeś wcześniej, mówiłeś, w Anwilu, byłeś na wypożyczeniach, teraz grasz w Polpharmaxie. Na początku byłeś wypożyczony, teraz już jesteś koszykarzem Polpharmaxu. Jak ci się to podoba? Szczerze mówiąc, jak pierwszy raz wjechałem do Kutna, to byłem lekko zszokowany, bo ja przechodziłem takie etapy, gdzie z Olsztyna przeprowadziłem się do Wrocławka i po prostu wtedy załamałem się miastem, bo nie było tam nic, nie było galerii handlowej, nie jakieś kino LED dopiero co otworzone. No i ten początek był ciężki, ale przyzwyczaiłem się. Jakoś jak zacząłem chodzić tam do liceum, bo ja tam się przeprowadziłem do drugiej klasy liceum, więc musiałem kontynuować edukację jeszcze w liceum we Wrocławku. I ten początek na pewno był szokujący i do dzisiaj źle wspominam Wrocławek jako miasto. Potem wyjechałem na moment do Warszawy i na pewno czułem, że brakuje mi takiego życia w większym mieście jako młodemu człowiekowi. Wróciłem do Wrocławka. I potem trafiłem do Kutna i pamiętam, że wjeżdżałem tutaj w nocy, w nocy to już była zima, bo to był koniec grudnia, początek stycznia. Było strasznie ciemno i nikogo na ulicach. Jadąc na trening przez całe miasto nie spotkałem żadnej osoby, żadnego samochodu. No i tak stwierdziłem, dobra. Jestem przerażony. Przyjechałem tu do pracy, co zrobić. Ale z czasem zobaczyłem, że to miasto ma swój urok i pomimo tego, że jest maleńkie, to zawsze jest blisko do Łodzi, blisko jest do Płocka, więc jeżeli komuś brakuje rozrywki, może podjechać, ale tutaj można się skupić na jednym, zaoszczędzić trochę pieniędzy, bo się nie wydaje tej kasy na głupoty. No i też do domu nie mam daleko, to jest ważne, bo dojeżdżam tam na studia, więc to jest dla mnie istotne. Też, żeby te 200 km mniej więcej było do domu. Przerażenie po Wrocławku jeszcze większe, bo tutaj w mikro, że tak powiem, i po Warszawie to miasto wygląda, ale tak naprawdę to nie jest chyba takie złe, nie? Nie. Tak, to mówimy też, że Kutno ma swój mikroklimat, ale nie jest złe, bo podoba mi się to, że
tutaj, kiedy jesteśmy jako zawodnicy, ludzie też nas rozpoznają, to nie jest tak, że idzie się jako anonimowy człowiek przez miasto i to jest na pewno przyjemna część tego pobytu tutaj, ale to miasto ma swój urok faktycznie. Pomimo tego, że jest maleńkie, pomimo tego, że tych ludzi często nie widać, to jednak miasto ma coś w sobie i fajnie. Jak porównujesz Anvil do Polpharmaxu, jest duża różnica między klubami? No wiadomo, tam jest Tauron Basket Liga, tu jest pierwsza liga. Powinna być jakaś różnica, ale nie wiem, jak ty to widzisz? Jest zdecydowana różnica, bo jednak zaczynając od tych 20 kilku lat doświadczenia gry w Ekstraklasie Anvilu, czy to w pierwszej lidze, czy w Ekstraklasie, to myślę, że to jest przede wszystkim na razie przewaga klubu, no i hala, bo my się że tak powiem, kolokwialnie kisimy tam w tej szkole podstawowej przy pełnej hali, kiedy przy pełnej sali bardziej niż hali, i to jest zasadnicza różnica, bo w Wrocławku ta hala mistrzów jednak robi wrażenie. Kilka tysięcy ludzi, które raz na rok tam zapełni tą halę, bo niestety frekwencja maleje. Ale miejmy nadzieję, że w Kutnie kiedyś ta hala powstanie z całą infrastrukturą koszykarską, bo tego brakuje na pewno w Wrocławku. Dobre dla zawodników i wygodne było to, że wszystko było w jednym miejscu. Siedziba klubu, miejsce na sesję wideo przed meczami, siłownia, jakieś również inne salki. To jest przewaga hali mistrzów. Tutaj musimy jechać gdzie indziej na siłownię, na basen, siedziba klubu jest jeszcze gdzie indziej, to jest na pewno minus. No i wiadomo, że jeszcze kwestie organizacyjne, do których, które Kutno, wiadomo, że z roku na rok poprawia i dostosowuje się do tych wymogów, najpierw pierwszoligowych, miejmy nadzieję, że za rok już ekstraklasowych, ale na pewno idzie to w dobrym kierunku. Obiecujesz? Nie obiecuję. Nie obiecuję, bo nie lubię nie dotrzymywać słowa, ale na pewno będziemy się starać. My mamy z tego profity osobiście, więc dla nas to też jest ważne. To nie jest tak, że robimy to wyłącznie dla kogoś innego, bo i my będziemy mieć z tego profity, i miasto, i kibice, i cały i klub, więc myślę, że wszyscy dążymy, żeby osiągnąć ten cel. I będziemy dążyć do tego z całej siły na pewno. Powiedz mi, kto jest najtrudniejszym przeciwnikiem w tej lidze, żeby się dostać do Tauron Basket Ligi? Wiadomo, że Toruń jest najmocniejszy ze względu na budżet, chyba to jest ich przewaga, bo z budżetem wiążą się zawodnicy, ale wcale nie uważam, żeby mieli lepszych zawodników, po prostu w tym momencie są od nas lepsi. Jeszcze, ale miejmy nadzieję, że jeżeli uda się dotrzeć do finału, to my będziemy lepsi, choć nie jest powiedziane, że oni tam będą, bo jest też wiele innych drużyn, które już z nimi wygrały. Walczyły czy wygrały. Więc my chyba największy respekt i nie nazwą tego obawami, bo jesteśmy facetami w końcu, więc nazwijmy to respektem, chyba czujemy przed WKK Wrocław, bo są bardzo niewygodnym rywalem i kiedy z innymi rywalami, to my wygrywamy fizycznością, oni odpowiadają tym samym. I pamiętam, że od początku i na sparingach, i w lidze bardzo ciężko się z nimi grało. Z tych meczów wychodziliśmy zawsze bardzo poobijani i myślę, że oni byliby najniewygodniejszym rywalem dla nas. No bo oni na przykład z Toruniem dwa razy chyba wygrali. Wygrali dwa razy u siebie z i na wyjeździe, tak? To się rzadko zdarza Toruniowi, nie? Tak. Wygrali dwa razy z Toruniem, dlatego wszyscy liczymy na to, że może spotkają się w półfinale. Ale mówię, no na pewno ciężkim rywalem będzie Szczecin, Krosno, pomimo tego, że już z nimi wygraliśmy dwa razy w tym roku, to jednak to zawsze będzie niewygodny rywal. Sfera jest dobra, ale jest na pewno inaczej niż w zeszłym roku. Jest zdecydowanie większa presja na wynik. Jest ciężej. W zeszłym roku już zostaliśmy w pewnym momencie w 5 czy w 6 z powodu tych wszystkich kontuzji i po prostu pozostało nam życzyć szczęścia i udało się osiągnąć sukces. Mogliśmy być w finale, nie udało się. Trzecie miejsce też było sukcesem, ale w tym sezonie jest zupełnie inaczej. Budżet jest większy. Zawodnicy są na pewno lepsi, skład jest szerszy, więc oczekiwania są zdecydowanie większe, więc jeżeli w zeszłym roku udało się w 6 osiągnąć trzecie miejsce, to teraz w 12 powinniśmy być w finale spokojnie, ale niestety to nie idzie w parze, więc
Więc presja jest bardzo duża i od strony trenerów, od strony zarządu, myślę, że kibiców też, więc my to czujemy i musimy sobie z tym poradzić. Mówiłeś o kontuzji. Jak tam z twoją ręką? Ręka? Już tak prawie. A co ci tak dokładnie było? Co się stało? To było złamanie czwartej kości śródręcza, które prawdopodobnie samo by się zrosło w krótszym bądź dłuższym okresie czasu, ale w klubie zdecydowaliśmy się, trenerzy, prezesi zdecydowali się, żeby przeprowadzić operację i ona bardzo przyspieszyła ten proces leczenia. Ja na początku sam nie wierzyłem, że to może przyspieszyć, bo to jest ingerencja, rozcinanie ręki, ale jak się okazało, po dwóch tygodniach już ruszałem się z piłką od złamania, a po trzech tygodniach już zaczynałem trenować normalnie. Pierwszy mecz zagrałem po miesiącu, co jest bardzo szybkie, ale jeszcze trochę kuleje mój rzut. Myślę, że odczuwam tak. I przy rzutach za trzy punkty z dalszej odległości. Czasem też przy rzutach osobistych, nie wiem, czy to siedzi w głowie, czy po prostu sobie wmówiłem, że coś jest nie tak, ale na pewno musiałem zmienić trochę styl gry i zdecydowanie mniej niż w zeszłym sezonie rzucam za trzy punkty. Zdecydowanie więcej gram bliżej kosza. I częściowo to jest na pewno związane z tą ręką, ale myślę, że to nie przeszkadza. Po prostu czasem trzeba zmienić styl gry i dostosować się do tego, co można zrobić w danym momencie, i staram się to robić. Lubisz to, co robisz? Tak. Wiadomo, że to nie jest ten dziecięcy zapał, ta dziecięca pasja, kiedy szło się z piłką na boisko i całymi dniami można było grać, rzucać, jeździć z chłopakami na jakieś streetbole. Teraz po sezonie gra w jakimś streetbole, to dla mnie jest męczarnia, że ktoś w wakacje każe mi jeszcze gdzieś jeździć i grać w kosza i tam się obijać, ale chyba to jest przyjemna praca, pomimo tego, że czasami wiąże się z przeprowadzką do innego miasta, pomimo tego, że czasami są naprawdę ciężkie treningi i człowiek jest wyczerpany i po całym tygodniu ciężkiej pracy jeszcze musi w piątek wsiąść w autokar, jechać przez całą Polskę, spać w hotelu i cały czas spędzamy ze sobą czas. To są takie małe rzeczy, które męczą, ale tak, kiedy zawsze po sezonie patrzy się po tygodniu czy po dwóch na cały sezon z perspektywy czasu, to są raczej miłe wspomnienia. Ja poprzedni sezon wspominam znakomicie i to była... Nie dość, że dobrą pracę wykonaliśmy, osiągnęliśmy sukces, to przede wszystkim była też fajna zabawa, bo dobrze się czuliśmy ze sobą, dużo czasu spędzaliśmy razem poza boiskiem i to też skutkuje, no bo ta chemia jednak musi... W tym sezonie, jak jest większa presja, to mniej jest tej chemii? Czy mniej spędzacie czasu ze sobą? Chyba trochę mniej jest tej chemii, bo jednak jak kiedy... To była taka sytuacja niespotykana, gdzie zostaje pięciu, sześciu ludzi, którzy muszą osiągnąć wspólne cele i muszą rzucić wszystko, co mają na ring, żeby wygrać. Nam się udało i to nas scementowało i dlatego wszyscy zostaliśmy, wszyscy przedłużyliśmy kontrakty. Co sądzisz o kutnowskich kibicach? Na pewno fajna grupa ludzi, którzy się tym fascynują i podoba mi się to, że to nie jest tak jak w wielu klubach koszykarskich, nazwijmy to kibolku, która jeździ, krzyczy i tak na dobrą sprawę nie interesuje się drużyną, po prostu jeździ, bo to jest jakieś modne na przykład, albo bo kolega jeździ, tylko ci ludzie się tutaj naprawdę tym interesują i to jest w Kutnie fajny sposób na spędzenie weekendu, na pewno dla wielu kibiców to jest święto, ten mecz koszykówki. I myślę, że dlatego jest taka atmosfera na trybunach, bo często gdzieś, czy to w Lublinie, czy na jakichś innych halach, czy w Toruniu, tych ludzi jest tyle samo, ale jest dwa razy ciszej, ci ludzie wyglądają jakby przyszli do kina, a to też nie o to chodzi w sporcie. I tutaj mi się podoba, że atmosfera jest bardziej tak, jak jest na trybunach, gdzieś na przykład na Bałkanach, czy w Grecji, to jest fajne, że kibice żyją. Ja tak chyba nie potrafię I trener nam to często powtarza, że jeżeli na mecz przyszedł chociaż jeden kibic, jeżeli chociaż jedna osoba przyszła na mecz cię oglądać, to musisz dać z siebie wszystko, musisz ciężko pracować, innymi słowy. Bo jak wygrywacie, to jest fajnie, nie? Wszystko, jesteście fajni, uśmiechnięci. Jak przegrywacie, w szatni mówicie sobie parę słów różnych, tak? Różnych do siebie. Obrażacie się na siebie? Długo się do siebie później nie odzywać? Jak to jest? Są takie momenty, że czasami to
czasami ma się do kogoś pretensje, ktoś komuś zwrócił uwagę, niektórzy lubią to, jak się na nich krzyknie, niektórzy tego nie lubią, ja na przykład należę do tych, którzy tego nie lubią. Ale ja nie lubię takiego obrażania. Raczej nie ma obrażania, tylko czasami trzeba sobie coś wyjaśnić. Ale u nas tego nie ma. My raczej jesteśmy kolektywem, raczej wiemy, co mam robić, trzymamy się razem. Większe pretensje na pewno są ze strony trenerów. To najbardziej jest odczuwalne, że po wygranych meczach jest fajny tydzień, jest przyjemnie, jest jakiś uśmiech. To wiadomo, że czasem trener się wkurzy, czasami krzyknie, ale to zupełnie inaczej wygląda. Ale po przegranym meczu jednak trener inaczej na nas patrzy, już nie jest tak miło i przyjemnie. Jak lubi spędzać czas, wolny czas, Wojtek Glabas? Wojtek Glabas. W wakacje nienawidzi siedzieć w domu. Po prostu nie, ja nie wytrzymuję, kiedy muszę siedzieć w domu. Kiedy przyjeżdżam na weekend, no to w te kilka godzin posiedzę. Gdzieś tak moja mama cały czas powtarza, że traktuje dom jak hotel i też to słyszałem, że tak, połowę życia. Tak, no. więc zawsze no, trzeba trochę czasu z mamą odsiedzieć, ale potem czy to do znajomych jadę, czy chociażby gdzieś na rower, bo te tereny tam pozwalają na fajne wycieczki, fajne spędzanie czasu, ale na pewno nienawidzę siedzieć w domu, uwielbiam cały czas coś robić i podróże, dlatego w wakacje większość czasu mnie nie ma, cały czas jestem gdzieś poza domem. Najciekawsza podróż w twoim będzie. Życiu? Będzie dopiero. Będzie w czerwcu. W czerwcu lecę na 3 tygodnie do Tajlandii, Kambodży i Malezji, więc to miejmy nadzieję, że to będzie najciekawsze, nic tam się nie wydarzy. A do tej pory udało mi się być w Stanach, byłem w Miami przez 3 tygodnie, jeszcze jak byłem w gimnazjum i mimo, że już wielu rzeczy nie pamiętam, to jednak jestem pewny, że to były najfajniejsze wakacje, bo jeszcze wtedy dla młodego dzieciaka, zapalańca koszykówką, zobaczyć halę Miami Heat. A byłeś na meczu, nie byłeś? Nie byłem na meczu, to były wakacje, więc już było po sezonie. Ale to był sezon, kiedy do Miami przyjeżdżał Shaquille O'Neal z Lakersów, a ja byłem wtedy jego wielkim fanem i cały czas się łudziłem, że może gdzieś go spotkam na ulicy i zrobię sobie zdjęcie z Shaquillem O'Nealem. Oczywiście nikogo nie spotkałem, ale nadzieja pozostała i na pewno fajne wspomnienia, fajny wyjazd, bo to dla takiego dzieciaka zobaczyć Stany i móc sobie jakieś kupić koszulki z Jordanem, których w Polsce wtedy nie było jeszcze za dużo, na pewno to było fajne przeżycie. Twój idol w koszykówce, jak mówiłeś, Shaquille O'Neal? Czy ktoś inny? Nie, już jak tak dorosłem koszykarsko, to stwierdziłem, że na Kevin Garnett to jest zawodnik, który dysponuje tak niesamowitą pasją do gry i stylem gry. Zawsze starałem się go przypominać, oczywiście jak to była wersja na polskie warunki, nie wiem na ile mi się udało, ale na pewno Kevin Garnett od wielu, wielu lat już. A jeszcze jakieś zainteresowania, no co robisz w czasie wolnym, tutaj w Kutnie na przykład? Uczę się, przede wszystkim się uczę, bo studia mam bardzo wymagające, teraz już kończę moją pracę magisterską, na koniec maja już będę się bronił. Więc to pochłania 90% mojego wolnego czasu i też czas spędzam z dziewczyną, to są takie dwa obowiązki. No właśnie chciałem też zapytać, tak, z dziewczyną, tak? Z Olsztyna? Dziewczyna jest z Pisza, czyli to są już dalekie Mazury nad Śniardwami. Poznaliśmy się w liceum w Olsztynie, potem mieliśmy kilka lat przerwy, ona wyjechała na studia do Poznania, ja wyprowadziłem się do Wrocławka. Ale tak się udało, że tak nam los sprzyjał, że rok temu się spotkaliśmy po 7 latach i jakoś wszystko odżyło. Albo dopiero się zaczęło, zależy. Jak ty na to spojrzysz? Zależy, kto o tym mówi. Bo kiedy ona o tym mówi, to zupełnie są różne wersje. Ale na szczęście efekt jest ten sam i jesteśmy ze sobą i raczej panujemy wspólnie życie. Więc... I tam kończyłeś szkołę średnią. Pozostało coś jeszcze z tych, nie wiem, z dziecinnych, gimnazjum chodziłeś, tak? Z gimnazjum, pierwsze liceum. Tak, trochę tego zostało. Na pewno ciężko to dbać, kiedy jest się poza swoim rodzinnym miastem, kiedy dosyć szybko się wyjeżdża. Ale mój najserdeczniejszy przyjaciel ciągle tam mieszka, utrzymujemy kontakt, dzwonimy do siebie. Zawsze znajdzie się czas, żeby się spotkać, kiedy przyjadę.
plus też kilka osób z klasy, jeszcze z podstawówki, z gimnazjum, bo to udało nam się przez 9 lat wytrzymać razem w jednej klasie. To tych osób troszeczkę jest, ale chyba minusem koszykówki jest to, że przez to, że gra się w różnych miastach, ci znajomi się pojawiają w różnych miastach. I ciężko się spotkać ze wszystkimi naraz, bo kiedy jadę do Olsztyna na wakacje, ciężko jest mi się spotkać z kimś z Warszawy, czy z kimś, kto jest z Gdańsku i no to jest na pewno minus, ale dużo tych znajomości zostaje, więc... A w Kutnie poza grupą koszykarzy zespołu masz jakieś znajomości takie, które utrzymujesz, czy tak? Nie. Raczej nie. Raczej to jest miasto stricte związane z pracą. Takich znajomości... Znaczy, jakieś znajomości są, ale na pewno nie nazywam tego przyjaźnią, czy jakimś... Czy w dłuższej perspektywie znajomościami. Słabe strony Płetka Glabasa. Koszykarskie czy mentalne? No jedno i drugie, tak? Zacznijmy od mentalnych. Mentalnych. Na pewno jestem trochę hipokrytą i egoistą, bo jednak wychowywałem się sam i zawsze mieszkałem sam, tylko z mamą. I rodzice nade mną skakali, na pewno niczego mi w życiu nie brakowało i zawsze wszystko było tylko moje w domu i mogłem sobie wziąć wszystko z lodówki i mogłem jak coś chciałem, to zawsze na to znalazły się pieniążki. I to na pewno się odbija, ale oduczyłem się z tego. Teraz mieszkam z Szymonem Rduchem, więc... Dzielicie się lodówką, tak? Dzielimy się lodówką, choć dwa kiszone mi ostatnio wyjadł i powiem, że dzisiaj rano, jak to zobaczyłem, długo przeżywałem, że mnie nie spytał, ale... No ale będzie musiał odkupić. No będzie musiał odkupić, ale to może być problem, bo moja mama po prostu je robiła bo to są te kiszone. Te kiszone, właśnie, to bo to jest jedno z niewielu rzeczy, które muszą być zrobione przez własną mamę, własnoręcznie, tak? Ogórki kiszone, tak? Jak ja sobie kupię, to pójdę i sobie drugi raz kupię, ale tych kiszonek nigdzie nie dostanę i to jest problem, no ale to będziemy musieli poważnie porozmawiać w domu. Ale już tak na poważnie, to myślę, że te dwie cechy i chyba jestem trochę zazdrośnikiem jednak, jeżeli chodzi o takie sprawy związkowe, ale... Ale raczej jestem pozytywnym człowiekiem i otwarty koszykarsko. Na pewno zbiórki. Nie wiem. Ciężko mi to odkryć, bo czasem jestem w dobrym miejscu na boisku we właściwym czasie, a mimo wszystko nie udaje mi się tej piłki zebrać, a czasami drużyna potrzebuje tych zbiórek. I to jest minus. No i na pewno sporo braków w defensywie, za to też często dostaję po głowie od trenera za jakieś głupoty, że często już na boisku nie za bardzo wiem, gdzie jestem i więcej czasu zajmuje mi odnalezienie swojego zawodnika niż i przystosowanie się do obrony drużyny i często już jest po akcji, kiedy ja się ogarnę z tym wszystkim, ale też staram się z tym walczyć. I myślę, że zawsze brakowało mi tej takiej charakterności, a to jest ważna cecha, bo kiedy jest się podkoszowym, cały czas trzeba walczyć, cały czas trzeba komuś gdzieś łokcia sprzedać i to jest na pewno moja największa wada i myślę, że przez ten brak charakteru nie udało mi się wyjść na poziom wyższy niż pierwszoligowy, bo miałem swoje okazje w Ekstraklasie, a czasami brakowało tej kropki na D, czasami brakowało tego jednego kroku, czy tej pewności siebie. Bo... Dobre cechy Wojtka Glabasa. Mentalnie i koszykarsko. Mentalnie. Właśnie na pewno jestem otwartym człowiekiem i dbam o najbliższe mi osoby, o przyjaciół. Przede wszystkim nie jestem człowiekiem, który zapomina o ludziach, z którymi ma się ten kontakt, o najbliższych. Myślę, że to jest dobra cecha, bo wiele osób tej cechy nie ma i często zapominają o tych kontaktach i są przyjaciele z dzieciństwa, ale przez całe życie potrafią mieć 30 przyjaciół, a ja staram się skupić na tych najbliższych, z którymi się wychowywałem od dziecka i czy którzy mają takie cechy, no, które lubię w innych ludziach. Myślę, że poczucie humoru. Cały czas. Ja mogłem żartować całymi dniami i śmiać się, opowiadać żarty od tych najgorszych sucharów po najlepsze. Ale myślę, że poczucie humoru i ten czas dla znajomych i właśnie dbam o innych ludzi. Nie ma, jest taka grupa ludzi, dla których bym zrobił wszystko, mogą mnie poprosić o wszystko o każdej porze dnia.
I bym to zrobił i zaczynając od moich rodziców i dziewczyny po znajomych, to raczej dbam o ludzi. To jest na dobra cel. A koszykarsko? Koszykarsko? Nie ma takiego jednego elementu chyba, w którym byłbym dobry, dlatego ale to też nie powoduje to, że we wszystkich pozostałych jestem zły. Myślę, że właśnie przez to, że jestem uniwersalnym zawodnikiem i potrafię grać tyłem do kosza, przodem do kosza, rzucić, spenetrować, przekozłować, zagrać jeden na jeden. To są takie umiejętności, które powodują, że jestem niebezpiecznym zawodnikiem na boisku, ale też nie ma takiego jednego elementu, w którym bym dominował na boisku. No dobrze się ciebie ogląda. No właśnie, ale gotowy już jesteś na Jaworzno? Nie mogę ci tego powiedzieć. Na tym polega niespodzianka. Lecimy, no. Nie możesz nas nagrać. Jak się pomylisz, to mówisz, powtarzamy. Poszło. Nie będziemy powtarzać. Nie będziemy powtarzać. Wyłącz telefon. Ja wiem, co mówię. A ja czasami nie, szczerze. Włączyłeś, tak? Tak, wyłączyłem. Tam, no. Dobra.